Witam Cię serdecznie w dzisiejszym nagraniu. Przechodzę od razu do rzeczy. Ostatnio wstawiłam rolkę, w której pokazałam Ci jedno niezmiernie skuteczne ćwiczenie na worki pod oczami. I dostałam mnóstwo komentarzy, wiadomości, że to jest właśnie obszar, z którym masz duży problem. Dlatego dzisiaj postanowiłam, że zaprezentuję Ci taką mini rutynę, jeżeli chodzi o worki pod oczami. Koniecznie zapisz sobie to wideo, wracaj do niego regularnie. I jeszcze, zanim przejdę do już tutaj tutorialu, do naszej lekcji, odpowiem na kilka pytań, które na pewno po drodze sobie zadasz. Pierwsze pytanie, które na pewno się pojawi, to jest to, czy to jest taka sama rutyna jak w moim autorskim programie Face Changer. Otóż nie, to jest mini rutyna. W Face Changer to już jest inny poziom i tam z dziewczynami idziemy już w takie głębokie techniki i wszystko tłumaczę od samego początku po najdrobniejsze szczegóły, takie jak prawidłowy dotyk, także nie, to nie jest to, co znajdziesz w kursie, absolutnie nie. I swoją drogą, dziewczyny, przypominam, ponieważ to są cały czas pytania, że do Face Changer można dołączyć od 1 do 5 maja tylko i wyłącznie. Później, tak jak w zeszłym miesiącu, zamykamy dostęp do platformy i dołączyć będzie można dopiero w kolejnym miesiącu, kiedy otworzą się drzwi ponownie. Face Changer to nie jest ani yoga twarzy, ani jakieś, jak to pytałyście się jeszcze, ani taping twarzy. Taping twarzy już był w osobnym kursie, który jak najbardziej można łączyć z Face Changer. Natomiast tutaj nie mamy do czynienia z jogą twarzy, to są już, tak jak powiedziałam, głębokie techniki i tutaj pracujemy nie tylko nad naszą twarzą, ale również szyja, dekolt, nasza postawa i wiele, wiele więcej. Jeżeli chodzi o Face Changer, o to też są pytania. Odbywa się program na osobnej platformie, do której otrzymujesz dożywotni dostęp. Program trwa 29 dni, widzimy się codziennie i są to już nagrane lekcje. To nie jest na żywo, ponieważ każdy z nas ma taki rozkład dnia i też żyjemy w różnych strefach czasowych, że byłoby to po prostu niemożliwe. Jeżeli chodzi o cały program, pytasz się mnie, no dobrze, 29 dni i co dalej? I dalej proponuję powtórzyć, a później sama zobaczysz, jak zobaczysz, nie mówię już o takich efektach, ale pierwsze efekty, jak poczujesz, to uwierz mi, że to już będzie Twój styl życia. Tymczasem przypominam, zapisy są teraz, nie zaraz, tylko teraz. Pamiętaj, że ilość miejsc jest ograniczona, ponieważ platforma, na której odbywa się program Face Changer, jest w stanie pomieścić tylko określoną ilość osób. Także kliknij w link pod tym nagraniem, jeżeli chcesz dołączyć, Twój czas jest teraz, zadbaj o siebie, bo nikt inny tego za Ciebie nie zrobi. A ja tymczasem przechodzę już do tutorialu i bardzo ważna rzecz, nie będziemy sięgać po żadne olejki, również nie będziemy sięgać po żadne maski ani kremy przy tym tutorialu. Jeżeli masz jakieś obawy, to że jakby niczego nie będziemy nakładać, tak? Za chwilę też powiem dlaczego. To możesz zmoczyć, ale lekko, nie że pod kranem, leciutko opuszki palców w wodzie. Teraz tak, jakie są przeciwwskazania? Przeciwwskazaniami oczywiście są wszelkiego rodzaju wypełniacze, nici i wysoka temperatura, gorączka, natomiast również po pełną listę przeciwwskazań do wykonywania programu Face Changer czy tego tutorialu, kliknij na link w opisie pod filmem, który zabierze Cię na stronę do Face Changer i zeskroluj na sam dół, gdzie jest lista przeciwwskazań. Także pamiętaj, robisz ten tutorial na własną odpowiedzialność i jeżeli masz wątpliwości do stanu swojego zdrowia, musisz skontaktować się z lekarzem przed wykonaniem tego tutorialu. Teraz tak, wspomniałam, że nie sięgamy po żadne produkty. Dlaczego? Ano dlatego, że w momencie, kiedy będziemy łapać tutaj, że powiem kolokwialnie,
naszą skórę, to właśnie nie chcemy złapać naszej skóry, tylko my będziemy tutaj się zagłębiać. A jeżeli będziesz miała na sobie jakikolwiek olejek bądź krem, po prostu palce będą ci się ślizgać i nie wykonasz tej pracy, bo nie będziesz miała w ogóle takiej możliwości. Dlatego teraz już zaczynamy. Ja będę już dużo mniej mówić, natomiast ty skup się na tym, żeby wykonać wszystko poprawnie technicznie i nie, jak to się mówi, na odwal się byle jak i na szybko, tylko postaraj się zrozumieć to, co ci pokazuję. Poproszę cię o twoją uwagę. Rezultaty, żeby zobaczyć rezultaty, wykonuj tą mini rutynę przez co najmniej 2 tygodnie. Zaczynamy od drenażu, mini drenażu limfatycznego, ponieważ w porównaniu ten drenaż, w porównaniu do tego, co jest na przykład na Face Changer, to jest naprawdę wersja mini, mini, szybko, szybko. Dlatego zaczynamy, tak jak powiedziałam, to jest mini rutyna i zaczynamy pracować w tej okolicy. Również możesz poruszać swoimi ramionami. Pracuję tutaj nad kością obojczykową. Jest ramiona, też można tutaj zabierać nieco do góry i za chwilę zobaczysz, tutaj już będę miała ładne krążenie, wszystko zrobi się czerwone, tak jest, super, mamy to. Kolejna rzecz, mam nadzieję, że widzisz, co robię, nadal sobie aktywujemy nasz system limfatyczny i również pozbywamy się wszelkiego napięcia tutaj w naszej szyi. Zauważ, że ja nie głaszczę. To jest ruch zdecydowany, ale nie sprawia mi on bólu. Żaden z tych ćwiczeń, które dzisiaj ci prezentuję, nie ma prawa sprawiać ci bólu. Jeżeli tak jest, to znaczy, że masz wykonujesz ćwiczenie nieprawidłowo, bądź na przykład możemy mieć tutaj do czynienia z innym problemem, na innym tle i powinnaś się skonsultować ze swoim lekarzem. Mam nadzieję cały czas, że widziałaś tutaj, co robię. Ja niestety siebie nie widzę. Tak jest. Posłuchaj, jeżeli ty jak ja jesteś czerwona, to jest dobry znak. To oczywiście zejdzie. Nadal pracujemy nad aktywacją. Poproszę cię o taką pozę. Mam nadzieję, że widzisz. I lekko będziemy przyciskać. I teraz przenosimy się tutaj w okolicy naszego ucha. Ale zobacz, jaki to jest mocny ruch. Zobacz, w jaki sposób umieściłam ręce. Otwieramy naszą guzię. Czyli jedna ręka tutaj, jak zauważyłaś, naciągała, a druga. Tak jest, pracuje w okolicy naszego żwacza. To samo wykonujemy na drugą stronę.
Jeśli wykonujesz ten tutorial i dotarłaś do tego miejsca, poproszę Cię o czerwone serce w komentarzu, żebym wiedziała, że nie nagrywam tego na darmo. Im więcej serc, tym więcej tutoriali w przyszłości. I kolejne ćwiczenie. Przenosimy się w okolicy naszych policzków, nie tylko piękne i wymodelowane policzki, ale również aktywujemy nasze policzkowe węzły chłonne. Innymi słowy, pracujemy przede wszystkim nad tym, żeby wszystko, co trzeba, pootwierać w celu drenażu naszej okolicy pod oczami. Teraz tak, dotyk niekoniecznie głęboki. Uwaga! Zauważ, że nic mi się tutaj nie dzieje ze skórą pod oczami. Jeżeli u Ciebie wszystko chodzi góra-dół, znaczy, że robisz to niepoprawnie i zaszkodzisz sobie. Zwróć na to uwagę. Super. Kolejna ważna rzecz. I tutaj, jeżeli nałożyłaś olejek bądź krem, dalsze wykonywanie tego tutorialu nie ma sensu, ponieważ zebranie tylko skóry nie ma w tym momencie żadnego sensu. Tutaj musimy jakby zebrać wszystko, co jest na kości. O czym mowa? Patrz uważnie. Panie z długimi paznokciami, zapomniałam o tym dodać na samym początku, ale myślę, że to też już jest jasne. Nie ma się co oszukiwać, w dzisiejszych czasach bardzo dużą część naszego życia spędzamy przed ekranem telefonu i niestety, ale ma to wpływ, bezpośredni wpływ na to, jak tutaj się rysuje, co tutaj się rysuje w naszej okolicy pod oczami. Znów, przypomnę z naszej dłoni, natomiast jedna rzecz, bardzo ważna rzecz. Niczego tutaj nie uciskamy, absolutnie to nie jest jakiś taki ucisk, tylko lekko kładziemy nasze palce. To może jest uczucie 10 gram, 5 gram, jakbyś położyła piórko pod okiem, nigdzie nie naciskamy. Po ułożeniu naszych palców, naszego palca, jeden z każdej strony, właśnie w okolicy pod okiem, będziemy tutaj pracować z naszą gałką oczną, że to tak ujmę. Czyli co? W ten sposób tutaj ląduje mój palec. Będziemy przesuwać nasze palce tutaj w okolicy naszego nosa, rozluźniając, wydłużając mięśnie i również ta okolica zrobi się bardziej czerwona ze względu oczywiście na
stymulację krążenia, w tym, że nie możemy wprowadzić żadnych trwałych zmian, jeżeli chodzi o nasze tkanki, bez dobrej cyrkulacji naszej krwi. Ważna rzecz, zwróć uwagę, że podczas tego ćwiczenia będziemy otwierać i zamykać naszą buzię, dlatego nie będę mogła do Ciebie mówić. Wracamy do naszych oczu, konkretnie mówiąc do powiek znowu. Nic nie naciskamy, piórko i nie wiem, czy widać, pewnie nie widzę, ale cały czas przesuwam w różne strony moją gałkę oczną. Okej. I teraz ważna rzecz. Pamiętaj, ramiona nie w tej pozycji. Ramiona w dół, pilnuj tego, cały czas trzymam ramiona w dół i dociskam moje brwi, ramiona nie tutaj, pamiętaj. Oczy od razu nieco bardziej otwarte. Idziemy już na stronę naszych oczu. Mamy tutaj więzadło, które też często bardzo się ulega napięciu, może tak. Więc poświęćmy tutaj troszkę uwagi w tej okolicy. Ostatnia rzecz, kluczem do zakończenia tego tutorialu jest oczywiście, dziewczyny z Face Changer na pewno wiedzą. Odpowiedzi w komentarzach, żartuję. Masaż naszej skóry głowy i zacznijmy sobie. No fryzurka dzisiaj nie zrobiona, natomiast powinnaś ten tutorial zakończyć masażem skóry głowy. 2 tygodnie regularnych ćwiczeń z tego tutorialu sprawi, że zobaczysz przeogromną różnicę w okolicy pod oczami. Po więcej zapraszam Cię do mojego autorskiego programu Face Changer, odmłodzenie twarzy, szyi i dekoltów 29 dni, link pod filmem. A jeżeli chcesz, żeby na kanale pojawiło się w przyszłości więcej takich tutoriali, koniecznie daj mi znać w komentarzu. Wystarczy serce, będę wiedziała, o co chodzi. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Cześć!